Witam Was w Astrotarocie Drogi Rozwoju. Przygotowałam czytania na całą porę roku. Zapraszam do polubiania, subskrypcji, dzielenia się treścią. Izabela Kiełbowska dla Was. Lwy drogie, słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Przygotowałam dla Was kilka kart, które mam tu przed sobą. I zamierzam na koniec wybrać Wam coś jeszcze z jednej czy z dwóch talii. A może nawet z trzech. Zobaczymy. Ale na wstępie chcę Wam powiedzieć jedno. Może się Wam wydawać jesienią i wydawanie się jest tu słowem kluczowym, że coś się nam wydaje. Ale tylko się wydaje. Może się wydawać, możecie odnieść wrażenie, że na coś jest już trochę za późno, że minął na coś czas. Ale jak postanowicie jednak zająć się tym, co zamierzaliście zrobić, tak? Czym zamierzaliście się zająć, to może się okazać, że jednak warunki nie są tak niesprzyjające, jak uprzednio sądziliście. Może się Wam początkowo wydawać, że coś stanowi problem albo będzie stanowiło problem. Ale jak przejdziecie do akcji, przejdziecie do rzeczy, no to może być tak, że Wasze obawy okażą się później obawami, które nie były potrzebne. Że nie musieliście się tego obawiać. Nie ma co się przejmować tym, że się czegoś obawialiście, jeżeli tak było, bo podejrzewam, że tak. No to jest naturalne, że czasem się czegoś boimy. Ale miło jest czasem pomylić się w tę stronę, obawiać się, w pewnym sensie pomylić, bo ta obawa to nie jest taki pewnik. Prawdopodobnie coś się wydarzy, a może jednak się nie wydarzy. Ojej, tyle razy działo się w ten sposób. Coś nie pasowało, coś nie działało. Ale może się okazać, że jednak jest dobrze. I to jest coś, co chcę Wam powiedzieć na wstępie. Bo ja zaczynając właśnie to nagranie, miałam poczucie, że już jest nie taka pora, nie takie oświetlenie i nic mi z tego nagrania nie wyjdzie. Miałam zacząć wcześniej, zaczęłam później. Ale idzie, ale działa, ale jest. Tak? Można iść do przodu pomimo jakiegoś opóźnienia. Pomimo tego, że coś planowało się zrobić wcześniej. Chciałoby się zrobić wcześniej. Chciałoby się zrobić więcej. Ale to, że jest trochę później, nie sprawia, że już nie można się tym zająć. I to może Was natknąć tak trochę i dodać Wam optymizmu. Może sprawić, że spojrzycie trochę pozytywniej na niektóre sprawy. Trochę jakby zaświeciło Wam takie słoneczko. Mimo, że wokół wcale tego słońca nie musi być wiele. Poza tym w Waszym rozkładzie podstawowym tematem jest pewna forma cykliczności, która w jakiś zabawny sposób jeszcze mi się w tej cytrynie objawiła. Zobaczcie, ona się trochę kręci. Ona się trochę obraca na wodzie. Jakby
Jakbyście dostrzegali gdzieś w swoim życiu codziennym jakiś cykl, jakiś obrót spraw. I ten obrót spraw może was natchnąć pozytywnie, jakby dodać wam takiej świeżej, owocowej radości. Jakby to, że coś tutaj się kręci, trochę obraca, było pozytywne, było miłe. Tylko uważajcie, żeby sobie czegoś przypadkiem nie zaplamić podczas przyglądania się temu. Możecie się trochę rozproszyć i uważajcie. No tutaj. Uważajcie, żeby nie ubrudzić sobie swoich narzędzi. Tych, które uważacie za wartościowe. Ale nic się nie powinno stać z tymi waszymi narzędziami. Ale wracając, koło fortuny, moi drodzy, w pozycji prostej, miło jest zobaczyć. Możecie spodziewać się obrotu fortuny. I to obrotu fortuny na waszą korzyść może być to obrót związany z trzema kobietami. Albo z jakimiś trzema aspektami kobiecości. Co to może być? Na przykład matka, żona, kochanka. Takie są, to czasem się mówi, że chciałoby się mieć wszystko w jednym. Jakby tu wszystko jakby się łączy. Wszystko się łączy, jakby styka się w jednym punkcie. To tylko przykład, mogą być jeszcze jakieś trzy inne elementy. Na przykład możemy mieć do czynienia, że tak powiem, ze swoją matką, ze swoją córką i samemu być lewicą. Też może być w ten sposób. A może być też tak, że w waszej bliskości znajdują się trzy kobiety. Może jesteście jedną z nich, a może po prostu spoglądacie, które jakimś cyklem się zajmują. Co to jest cykl? Jednym z podstawowych cykli jest oczywiście cykl miesięczny, czyli kobieca płodność, miesiączka. 28 dni, mniej więcej. Co jest związanego z takim cyklem kobiecym może być w pewnym sensie uśmiechem fortuny. Bo tu wszystkie te panie uśmiechają się. Jakby coś mogło wywołać potrójny uśmiech. Pamiętajcie. To mogą być trzy aspekty. Można być jednocześnie na przykład matką, można być siostrą, można być córką, można pełnić różne role, będąc jedną osobą, ale te role gdzieś tutaj się łączą. Ten element kobiecości wyraźnie tu widzę. Zastanawiam się, czy mogłoby to dotyczyć również trzech mężczyzn. I pomimo tego, że ja mam taką
takie upodobanie w tym, żeby widzieć też jakby mocno tę drugą stronę, jakby przyglądać się temu, że każdy z nas, niezależnie od tej płci, którą się utożsamia, czy płci biologicznej, ma jakby mieszankę różnych elementów w sobie. Jakby ja jako kobieta mam jakby taką swoją stronę męską, mężczyzna też jakby taką swoją stronę kobiecą. I mężczyźni czasem mogą tej swojej kobiecej strony szukać w dosłownej kobiecie, takiej prawdziwej, żywej, z krwi i kości. Albo no, inaczej, bardziej ich kobieca strona się przejawia i mogą szukać w kobiecie bardziej jej męskiej strony, albo w mężczyźnie męskiej strony, no, to zależne od tego, kto co, czego potrzebuje. W każdym razie, sądzę, że tu jednak bardziej chodzi o kobiety i o kobiecość, mniej o męskość. Jeżeli byłoby to trzech mężczyzn ewentualnie, to byliby to mężczyźni, którzy łączą się może w jakimś kręgu czy w jakimś cyklu w sposób, który ma w sobie jakby elementy kobiecości takiej uważanej za typowo kobiece. Może kogoś cechuje wrażliwość, może kogoś opiekuńczość, może ktoś jest taką typową plotkarą, że tak powiem. Bo mówi się, że kobiety to mówią dużo. No, wielu mężczyzn potrafi dużo mówić i więcej niż wiele kobiet. W tym momencie się uśmiecham, bo są mężczyźni, którzy potrafią naprawdę mówić bardzo długo i ilość słów, które ja wypowiadam, jest naprawdę niewielka w stosunku do tego, co może powiedzieć jakiś tam innym, znaczy mężczyzna po prostu. To wcale nie jest dziwne. I mam tu jedną osobę szczególnie na myśli, która notabene posiada coś lwiego w sobie. Pozdrawiam cię serdecznie. Zobaczymy, czy się rozpoznasz. Bo lew lubi się też zaprezentować, a jak mówimy, to często się w ten czy sposób inny prezentujemy, przyciągamy uwagę, bo chcemy przekazać jakiś komunikat. Czasem chcemy się po prostu zaprezentować, czasem chodzi bardziej o ten komunikat, dlatego te elementy czasem ze sobą ładnie grają. No i jakby wydaje mi się, że ten cykl to jest jakby kluczowe, ale w jakimś sensie, w jakiś sposób oderwane mimo wszystko od reszty łączy się luźniej niż zwykle. Chociaż jest podstawowe, jest jakby, odnoszę wrażenie jakby na różnych etapach jesieni te różne części cyklu były po kolei zaznaczane może jak te karty, ale to jest takie jakby oddalone, jakby nie nachodziło to bezpośrednio na ten cykl. On tu jest jako coś podstawowego i niezmiennego. Tak jak nasze radosne kółko zodiakalne, jak ktoś nie widział, jak wygląda jego horoskop, to może sobie to sprawdzi. Albo jakikolwiek horoskop, właśnie takie kółko podzielone na różne części. A przynajmniej współcześnie rysowany horoskop, bo w astrologii takiej
No nie w astrologii wedyjskiej, nie w astrologii takiej dawnej. Współcześnie zasadniczo rysujemy koło, a właściwie to rysuje je nam program astrologiczny. Taki czy inny. Może być też tak, że będziecie do swoich działań potrzebowali jakiegoś programu, jakiegoś takiego narzędzia, które będzie pewnego rodzaju uśmiechem losu dla was. Żeby coś się wokół kręciło. Żeby coś się obracało. Żeby coś się działo. No. I przy tym może będziecie musieli się chwilkę zatrzymać, zanim to koło jakby się rozpędzi, jakie mam poczucie. Sądzę, że to może mieć też jeszcze właśnie związek z pewną cyklicznością pór roku. Czy pory roku wpływają na wasze życie? W jakim sensie? Który cykl jest dla was najważniejszy? Znaki zodiaku, nazywane czasem też fazami zodiaku, są bardziej powiązane z zmianami pór roku i właśnie z takim naturalnym cyklem, takim bardziej europejskim, bo zmian pór roku, niż z konstelacjami na niebie. Przynajmniej w tej astrologii, którą ja się zajmuję i większość osób się zajmuje, większość tych, których pewnie czasem możecie przeczytać gdzieś. Przeczytać jakieś prognozy, takie czy inne. Zwróćcie uwagę, jaki cykl jest wam potrzebny. Co wam sprzyja? Wykorzystajcie potencjał cyklu. Wykorzystajcie czas, bo w tym czasie może być uśmiech losu związany z cyklem, którego nie będzie w innym czasie. Zastanówcie się, gdzie jest koło. Tak, tu za mną też jest koło. Widzicie, pobawimy się w prezentację pogody. Tak? Także tu, tak, są różne cykle. Co ja tutaj mam teraz? Obyk. Zobaczcie, może coś w czasie byka. Co tam może w maju jest istotnego, albo co było? Druga połowa kwietnia, druga połowa. Pierwsza połowa maja, tak to tylko zawsze to jest mniej więcej koło 20 do 20. Tak? Co zrobić, żeby wam gdzieś tu zaświeciło słońce bardziej? Może być jakieś takie szczęście z tego cyklu. Uśmiech fortuny. To jest koło fortuny. Fortuna kołem się toczy. Raz pod wozem, raz na wozie. To, że w jakimś momencie nie sprzyja wam jakby los czy fortuna, albo takie odnosicie wrażenie, nie znaczy, że tak będzie zawsze. Może być tak, że właśnie jakiś uśmiech fortuny się pojawi.
Tak? Co dalej, moi drodzy? Poza tym wielkim arkanem. Wielką tajemnicą, która wam się tu może objawić. Macie, chciałam powiedzieć, w swoim kręgu, no właściwie w takim jakby półokręgu, jakby była niżej jeszcze inna część, która jakby właśnie była mniej istotna, nie taka ważna. Jakby było ważniejsze dla was, może nawet nie tylko ta jesień, ale nadchodzące pół roku. Albo nawet trochę więcej niż pół, jakby jakby jakbyście mogli pracować tylko w określonych warunkach, a w innych warunkach musieli się wstrzymać, albo mogli pracować mniej, działać mniej, bo coś wam przeszkadza, jeżeli są takie, a nie inne warunki. Niektóre warunki mogą utrudniać pracę. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to słychać. Ja nie wiem, czy ja tego nie wytnę. Ale w pewnym momencie ktoś mi tu zaczął wiertarką wiercić. To mi się właściwie nigdy wcześniej podczas nagrania nie zdarzyło, więc sądzę, że to zdecydowanie jest znaczące. Także nie ma co się spinać, jeżeli warunki nie będą sprzyjające. Dajcie sobie wtedy ten czas. Sobie możecie dać ten czas. Nie musicie dawać go specjalnie komuś. Możecie nadal gdzieś być widoczni, albo nie, jak wam będzie pasowało. Możecie pozwolić sobie raz po raz na chwilę przerwy. Ona się wam może przydać. To może być coś takiego, na co nie macie większego wpływu. Możecie zdecydować się też na troszeczkę dłuższą przerwę w jakichś działaniach. Może trzeba będzie coś przełożyć na później.